Nie te lata. Kiedyś byłem jak ninja. Ciach! I stałem na pace, a teraz... To teraz to nawet kolanka bolą. Ale mam coś. I zobaczcie, drabinka. Ciach, jak do samolotu. Proszę bardzo. No ale umówmy się. Kto będzie jeździł z drabinką na pace? Wiecie, paka otwarta, nie? A poza tym ta drabinka nie jest gadżetem. No ale teraz zobaczcie. Ta drabinka już jest gadżetem. Najważniejsza rzecz. Będzie na stałe przymocowana do burty. Będzie się rozkładała w ten sposób, zobaczcie. A jak nie będzie potrzebna, fik. I złożona. Montaż? Bardzo prosty. Uchwyt, który musimy przymocować tutaj do burty. I uwaga, ten gadżet pasuje do większości pick-upów, bo jest uniwersalny. Jeżeli cokolwiek przykręcamy do samochodu, starajmy się wykorzystać fabryczne punkty montażowe, dlatego że te punkty zawsze są najmocniejsze. Ta płytka ma nawiercone mnóstwo otworów. Oczywiście nie liczę na to, że wszystkie dopasuje, ale zobaczcie. Tutaj jedna, a drugi otwór będę musiał wywiercić. Psów miarka, sekund 5 i odmierzone. Wiercimy. Grzesiek używa wiertła szóstki, bo taki rozmiar mają oryginalne dziury. Oczywiście ta płytka nie jest elementem, który przeniesie całą siłę. Ona bardziej stabilizuje tą drabinkę. No i oczywiście czym lepiej to przymocujemy, tym dłużej będzie się trzymać i nie będzie się tłuc podczas jazdy. I oczywiście wszystkie potrzebne śruby są w zestawie. Bierzemy dwie dłuższe. Śruby są ocynkowane, nie będą więc rdzewieć. O. No i zobaczcie, już się trzyma i teoretycznie na tych dwóch śrubach według mnie by wystarczyło, ale... Na wszelki wypadek Grzesiek dołoży jeszcze kilka wkrętów, a nawet kilkanaście. Tym bardziej, że wchodzą jak w masło. Miały być cztery śrubki, ale wiecie co? Dali tyle śrubek do kompletu, że aż żal ich nie wkręcić. A nuż na przykład samochód zmieni właściciela na takiego, który będzie ważył 150 kg. No właśnie, ta drabinka jest do 150 kg. I teraz zobaczcie, takie elementy, dodatkowe zawiasy, które pozwolą minąć burtę i wysunąć drabinkę poza nią. Dodatkowo mają takie odbojniki, żeby po złożeniu drabinka się nie tukła. I teraz tak, teflonowe podkładeczki pomiędzy. Dzięki nim zawias nie będzie skrzypiał i farba proszkowa się nie wytrze. No i teraz najważniejsza rzecz, czyli sama drabina. Jakość wykonania nie rzuca na kolana. Te spawy, ale wiecie co, to nie ma wyglądać, to ma służyć. To nie jest drabina do kampera, tylko, sami zobaczcie, do roboczego pick-upa. Na koniec zawleczki. Trzeba je wcisnąć w odpowiednie otwory. W tej drabince mamy regulowaną długość ramion i właśnie to powoduje, że ta drabinka jest uniwersalna. I gotowe. I teraz test. No i pięknie, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze muszę zamocować ten pasek, który będzie trzymał drabinkę po złożeniu. I teraz składamy drabinkę i zobaczcie, jak idealnie pasuje do burty. Zobaczymy, czy się zamyka. Super. I teraz pasek. Nasze ulubione samowiercące wkręty. Dzięki nim ten etap trwa minutę. Ciach i gotowe. No niestety za wygodę trzeba płacić. W tym przypadku około 300 zł. Ale to i tak taniej niż nowe kolana.
a radość z wykonanej roboty bezcenna.